kilkudziesięciu. Jestem już w bazie SP-ków. Rzucę ci przez wentylację flarę UV, to zobaczysz, jak dojść do stacji głównej. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Thank you.
Hakon, mam flarę. Rozejrzyj się. Tunel techniczny powinien być dobrze oświetlony. Strażników ściągnąłem na górę. Zagadam ich, a ty dawaj do środka. Thank you.
Jestem w środku. 5 paczek. Zastanówcie się, zaraz wrócę. Jestem na peronie. Otwórz śluzę, zaraz tam będę. Skąd on przylazł? Błądził po tunelach, jebany męt z bazaru. Prędzej szpieg renegatów. Nie wygląda na renegata. Obudził się. Co robiłeś w naszej bazie? Próbuję tylko przejść do centrum. Centrum? Tunel pozostanie zamknięty, dopóki nie wydacie morderców Lukasa. Gnida z bazaru. Jak to jest, że nikt nic nie widział, nic nie słyszał i zapominacie o zakazie przejścia? Może na dobry początek obetniemy ci dłonie. To ci poprawi pamięć, he? Co robiłeś 4 dni temu? Jestem pielgrzymem. 4 dni temu byłem 100 kilometrów stąd. Wystarczy, Anderson. Chcemy poznać prawdę. Nie wyciśniesz jej siłą. Ale komendant Lukas nie mówił... żyje i teraz ja dowodzę. Czytałaś raporty. Na bazarze niedawno pojawił się pielgrzym. Zdaje się, że on nie kłamie. Zostaw nas. Chcę sam z nim pogadać. Skąd jedziesz? Z Crossdale River. To ponad 1500 kilometrów stąd. Właściwie to ponad 2000. Mosty się zawaliły. Nie ma już prostych dróg. I udało ci się dotrzeć tak daleko. Jestem pod wrażeniem. Jak teraz jest na zewnątrz? Jak jest za murami? Nigdy nie wiesz, skąd nadejdzie niebezpieczeństwo. Nowe miejsce to zawsze nowe zagrożenia. Przyszedłeś w poszukiwaniu schronienia? Przyszedłem, bo kogoś szukam. Podobno w Villador przeżyło wielu ludzi. Szukasz kogoś? Może będę mógł ci pomóc, ale nie za darmo. Przywykłem do wymian. Czego potrzebujesz? Konkretnie jesteś. To dobrze. Tunel będzie zamknięty, dopóki nie znajdę mordercy naszego dowódcy, komendanta Lukasa. Jego ciało zostało znalezione na bazarze, potwornie okaleczone. Ludzie z bazaru nie pomagają. Są dumni i lojalni. Nie chcą na nikogo donosić. Ale dowództwo straciło cierpliwość. Mam rozkazy z góry, pielgrzymie. Jeśli mieszkańcy Old Villador nadal będą się buntować, wkroczy tam nasza armia i doszczętnie spali bazar. Wolałbym tego uniknąć. Co mogę zrobić? Lukas miał broń. Rzadki, mosiężny kastet zwany Łazarzem. To klucz do odnalezienia mordercy. Jeżeli dowiesz się czegokolwiek o Łazarzu, powiedz mi, a sam będziesz mógł liczyć na przysługę. Jest sporo wart, a nie znaleźliśmy go przy nim. Myślę, że ktoś z bazaru mógł go przytulić. Jeśli znajdę tę broń, przepuścisz mnie do centrum? To nie takie proste. Villador dużo wycierpiało. Najpierw zostało odizolowane od świata z powodu infekcji. Potem mury stały się jego zbawieniem. Ale tutejsi ludzie nie ufają byle komu.
Nie otworzę przejścia, dopóki nie złapię mordercy. Ale jeśli znajdziesz Łazarza, nie zapomnę ci tego. Przejdziesz pierwszy, kiedy wymierzymy sprawiedliwość. Zdaje się, że nie mam wyjścia. Spróbuję. Rozejrzyj się. Popytaj ludzi. I nie wracaj z pustymi rękoma. Powodzenia. Nigdy nie widziałem takiego stroju. Jestem gońcem. Gońcem? To znaczy? Należę do gildii gońców. Jest nas wielu. Skoro jest was wielu, dlaczego nigdy nie widziałem takiego stroju? Jesteśmy dyskretni. Powierza się nam cenne informacje, więc staramy się nie wychylać. Teraz trochę się jednak wychylasz. To prawda. Nasza baza znajduje się w centrum, a jedyna droga do niego prowadzi przez tunele metra. Przejścia pilnują stróżowie prawa i w tej chwili nie przepuszczają nikogo w żadną stronę. Więc na razie tu utknąłem. Szkoda, zwłaszcza, że akurat potrzebuję informacji. Nie mogę ci pomóc. Mamy obowiązek zachować poufność. Tylko szef gildii może udzielać jakichkolwiek informacji. Więc to z nim muszę pogadać. Można się jakoś inaczej dostać do centrum? Nie mam pojęcia. Na powierzchni pogranicze centrum miasta to ziemia niczyja. Zostało zniszczone w wyniku ataku chemicznego, który odciął tę dzielnicę od centrum. Powietrze i ziemia są zatrute. Tylko najdziwaczniejsze potwory mogą tam przetrwać. Cholera. Muszę się tam dostać. Tak czy inaczej. Powodzenia. Hakon, jesteś tam? Adrian, kolego, dobrze, że żyjesz. Tak, złapali mnie i przesłuchali. Dobrze, nie zabili cię. Spotkajmy się na zewnątrz. Wygląda na to, że więcej wody w tym tygodniu nie będzie. Chyba, że matka... Musicie nam pomóc. Inaczej rozpęta się bunt. Pomóż nam w śledztwie, a my pomożemy ci z bandytami. Mówiłem ci już. Nikt z bazaru nie ma nic wspólnego ze śmiercią Lukasa. To może pozwolicie nam przeszukać wasze domy, skoro wszyscy są niewinni i nikt nie ma nic do ukrycia. Trzymaj pachołków z daleka od naszych domów. Czyli kogoś ukrywacie? Czołem, obywatelu. Czas się kończy. Witam w centrum dowodzenia SP. Tylko to. Tylko nie przegap swojego przystania. Chodź, jestem na dachu obok metra. Ale ten nie zaszło. Brakuje mi wspólnego gotowania. Przypominają mi, dlaczego się zaciągnąłem. Dobrego dnia, obywatelu. Mam cię na oku, pielgrzymie.
Nie chcemy tu żadnych rozrób. To teren SP. Bądź grzeczny, a unikniesz wszelkich kłopotów. Nic ci nie zrobili, nie? No to czego od ciebie chcieli? Aitor powiedział, że przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. Co? W czym miałbyś mu pomóc? Mam znaleźć broń Lukasa zwaną Łazarzem. Zniknęła z miejsca zbrodni. Wierzę, że jak ją znajdzie, namierzy mordercę. Łazarz, co? Taki wymyślny kastet, tak? Znam faceta, który sprzedaje kradziony towar i inny szajs. Pasera? Trochę pasera, a głównie oszusta. W dodatku nieudolnego. Pół miasta ściga go teraz za długi. Jeśli ktoś jest dość głupi, by kupić especką broń, to właśnie on. Jak się nazywa? Hubert Kerbacos, znany jako chujowy Hubi. Codziennie rozkłada interes w pobliskim wiatraku i czeka na klientów. Pewnie sprzedaje espekom zielsko i gorzałe. Jeśli chcesz znaleźć Łazarza, pogadaj z Hubim. Ja sprawdzę inne tropy. Okej, bądźmy w kontakcie.